Ja pan przyszedł górny. Zgłaszam się, dobrze widziałem? Prosimy jednak o precyzyjne pytania, ponieważ Polek... Bardzo krótkie pytanie. Jakie jest państwa stanowisko w kwestii ewentualnej zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu? Tak? Jedno mandatowe. To znaczy, jeżeli chodzi o te, gdyby miały to być okręgi jednomandatowe do Sejmu, mogłyby ewentualnie być, ale nie wiem, czy byłoby to korzystne dla całokształtu Sejmu, ponieważ no, byłby jednym słowem, moim zdaniem, wielki rozgardiarz, bo nie byłoby to przypisane, jak to się mówi, w takiej czy innej opcji, w jakikolwiek to sposób ogarnąć, no nie wyobrażam to sobie. Ja osobiście, ja mówię o sobie. Ja uważam, że byłoby oczywiście idealne rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Ponieważ na dzień dzisiejszy będziemy głosować, nigdy z naszego powiatu nie będzie posła. Tak? Będziemy mieli posła z Piły, będziemy mieli posła z Poznania, będziemy mieli posła z innego miejsca w ogóle, z którym nie będziemy mieli kontakt mieć. Przed chwilą tutaj pan Sadowski zadał pytanie, ile razy pan Kraśkowski był tutaj u nas. A okazało się, że po prostu był raz, czy dwa razy, czy trzy razy, prawda? Więc mielibyśmy posła z naszego miejsca. Tutaj sześć z nas, jeden z nas byłby posłem, prawda? A teraz.